W Polsce jest dostępna nowa szczepionka z nowym chipem. Tym razem oprogramowanie chipu umożliwia wykrywanie ruskich troli oraz sterowanie ruskimi dronami z dużej odległości. Oczywiście, jak tylko dorwę ruski dron, to zrobię testy i umieszczę na YouTubie. Gorzej z testowaniem na ruskich trollach, ponieważ oni sami przypełzną nawet nieproszeni. Obydwie te funkcje są dostępne dla użytkowników Androida i Linuxa. Niestety, inne systemy operacyjne ich użytkownicy muszą poczekać około miesiąca. A tak na serio, jest uaktualniona szczepionka COVIDowa. Zamówiono podobno tego 4 miliony w dwóch transzach, po 2 miliony, co oznacza, że zainteresowanie ludzi jest małe, żadne. W przychodni, do której dotarliśmy na to szczepienie, to był pierwszy dzień, kiedy dostarczono te szczepionki. Zupełny przypadek, nie celowaliśmy, że musimy być tam zaraz jakoś na początku. Zainteresowanie było niewielkie. Widzieliśmy tylko jedną osobę. Pani powiedziała, że no w tym dniu jeszcze jakieś tam szczepienia ma, a później tych osób umówionych jest troszkę mniej. A ja zachęcam do stosowania szczepionek. My dawno temu podjęliśmy decyzję, że stosujemy szczepionki. Nawet jest to pewien wymóg, ponieważ jeżdżąc po świecie w różne dziwne rejony, tych szczepień należy mieć dużo i nasze szczepień, książeczki szczepień są bardzo ostemplowane. Inaczej po prostu nie przepuszczają przez granicę, ale wynika to również z tego, że no warto się zabezpieczyć, bo jakieś tam choroby jednak groźne na tym świecie są, w szczególności jeżeli się jedzie w jakieś dzikie odstępy pod namiot i pije taką wodę, jaka jest w pobliżu.